Cześć, 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 siemano, z tej strony Maku16, wy mnie już znacie, ale i tak się przedstawię. Dzisiaj obóz sekty i kamienie ogniskujące, to jest sytuacja, nie? Ulepszyliśmy sobie już postać w poprzednim odcinku, ale za chwilę i tak będzie. Właśnie mam się chyba udać do Iberiona, tak mi się wydaje. Nowicjusz Lester powiedział mi, że Iberion poszukuje magicznego kamienia, dobra. Iberion to zje i on wszystkiego poszukuje. Od razu nie śmiejmy się z Iberiona. On też ma właśnie rodzinę. Tylko zachowaj to dla siebie. Tylko zachowaj to dla siebie. Nie stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko. Przysyła mnie nowicjusz. Znam Lestera. Można mu zaufać. Dobra, pójdźmy tu. Ten Iberion ma zajebistą kwaterę. Znaczy, no, to kwatera jest? No, nie wiem. Taką świątynię ma fajną, nie? Co zaś ten bezi robi? Co się stało? Elo, ziom. Kuźno. Zbudź się! Elo. Witaj, mistrzu Iberionie. Przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Ale myślałem... Ach, czego... Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Ale sexy dupa! Potrzebujemy magicznego kamienia. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy. Niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wrócił. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Ja wiem, gdzie to trzeba szukać, także wiadomo. Bezi. Człowieku. Jak ty możesz nie skorzystać na tak pięknej kobiecie? Ty się masz za faceta. Nie no, ty przelecisz Nadię w drugim gotiku. W gotiku gra się gotikiem, słyszeliście? Jak byłem młodszy, to myślałem, że Bezi to jest gotik, nie? Powinien teraz polecieć hejt. No to byłeś głupim małym chłopczykiem. Nie? Czekaj. Dobra, ten kamień ogniskujący jest na tym wzgórzu takim, tam właśnie on jest. A, no u ciebie się to nie. Dobra, nic. Tu są magie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od tych, którzy nigdy się nie nauczyli. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. No i to będzie na takim wzgórzu. To będzie... No jak dojdę, mam powiem, gdzie to kurwa będzie. Nie będę się zastanawiał teraz, gdzie to jest, jak to się nazywa. Przy takim... czymś, co teleportuje. Takim płaskim czymś z takimi kłami, nie wiem co to jest. To jest jakieś... Jak to się nazywa? Taki portal, nie wiem. Na tym są te kamienie ogniskujące. Wypierdalaj, krzaku. Co za matka głupia. Go nie kocha chyba. Matka natura. Słyszeliście już o mlaskaniu? Dobra, nie opowiadam tych głupot. Idziemy do tego głupiego Nyrasa, czy jak mu tam było, nie wiem. Dobra, tego ścierwojada mamy z głowy. Co nie? Przy każdym zwierzęciu będę teraz zapisywał. Nie no. Musi być jakaś... Co ja to miałem powiedzieć? Kurwa mać, zapomniałem. Co ty robisz? Bezi. Ej, wiecie dlaczego on jest bezimienny?
To nie od tego, że nie ma imienia. Bo jego mama go urodziła, to jego tata zamachnął się siekierą na drewno, uciął mu chuja, nie? No i on teraz jest bezi. Bez. Nie ma imienia, bo nie wiem, jak dla obojniaka można nazwać go. To jest bezi, nie? To jest bezi. Trzeba się być kojarzyć bez i bez chuja, nie? Z siekierą w mordzie. No. A, bardzo pocieszne, kochani, kurwa. No, tu jest ten złamazny raz. Akurat się zarejmowało. Eloziom. Nie wiem, czy jego da się załatwić tak od tak, se, od tak sobie. Ale dobra, zobaczymy. Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się... I zamierzam! Śniący przemówił do mnie ostatnio. Teraz jest tylko ja! Otwórz tą broń, śmieci! Sam jest... Patrz, patrz, patrz. Uwielbiam tego idiotę. Kurwa mać. Chuju, co ty robisz? Nie no, i nasz Bezi właśnie zginął. Co za debil, ja pierdzielę. Bezi, pokaż, że masz jaja, że nie, ci ojciec uciął. Obejdziemy se go. Idź precz! Spierdalaj. Szukam ka... Obawiam i zamiszczę. Sam gin, kurwa. Ale mam chujową broń. Takim to se mogę w dupie pogrzebać. Tak mi nic nie robi. Ja pierdolę, co się dzieje z nim. Kurwa, dzik. Co za dziku, zmiałem go już na muszce. Nie, nie. Co za debil. Z go strzelę w, kurwa, w piętę. Achillesową, Nyrasa. Tą, co Nyras nie mył, kurwa. W bagnie się mył i miał śmierdzącą piętę. Pch, pch. Idź precz! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że idź ty! Odłóż broń! Patrz, jaki chuj! Ale macha! Milion! Kurwa, zaraz cię, kurwa, dopadnę i tak go dupnę. Nie mogę umrzeć! Jak mam zjebaną postać, Boże! Przecież ta postać jest tak gówniana teraz, że chyba się pierdolnę spać teraz. Co za zjebana postać, czekajcie. A może się uda go zrzucić z kanionu i tak wypełnię misję i tak. Nie no, chujowe słońce. Odłóż broń! Jeszcze go przed rozmową zajebię, czekaj. Ale spokojnie. Musimy go jeszcze... O, może tą użyjemy broń? Co za debil ze mnie. Ma lepiej, no. 9 lepiej. No, dziękuję. I on pewnie coś tam krzyknie, to go zajebiemy od razu, nie? Co się będziemy... Aha, żeby dobić, to trzeba tą broń zaśmieć, no. Pożałujesz tego! Super. Znowu idź precz! Szukam... No. Dobiże tego idiotę, ja pierdzielę, bezi... Jaki ty jesteś bezradny. Co za debil, ja pierdolę. Myślałem, że z niego jest fajny facet. Dobra, Jeronimo i chuj. No, to opowiem wam historię. Co to, kurwa? Chujowy korkalem. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jeśli myślisz, że... Dopiero 10 minut filmu, to nawet całkiem ciekawie. Z Neorasem znowu coraz gorzej.
Lubię. Uwielbiam oddawać odgłosy jakieś takie głupie. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedzenia. I próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna. Ty... Znalazłem kamień. W końcu. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś... Dobra, nara. No, nara. Idź w pizdu, kurwa. Te laski są fajne, kurwa. Otworzysz broń, a ona... Znaczy ten, nie... Wyciągniesz broń, a oni już, kurwa... jeb już się te po ścianach tarzają. Jakby miały się zaraz, kurwa, ruchać, albo miały mieć te... Gdzie one poszły? Nie wiem, nie obchodzi mnie to. To się już więcej nie powtórzy. Elo, ziomy. Teraz idę do Korkaloma. Ty, on. Ty jesz? Te się opierdalają jak zwykle jakieś... Kurwa, babka się opierdala, pies ucieka za ogród. No nie! Co za debil! Nie! Moja postać! Przeżyła. O ty chuju, jakie głupie drabinki tu są. Patrzcie tego idioty, on nie dociska tej drabinki. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. To nie mój problem. Fajna morda. Zbudź czego chcę. No. Wracając do produkcji ziela w nowym obozie. Tak? Już po kłopocie. Zaskakujesz mnie. Chyba cię trochę nie doceniłem. Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Wydzieliny? Wiesz, co to są pełzacze. Ja, ta. Tak. To świetnie. Pełzacze, dobra. Mów dalej. Cóż, dał mi... Dobra, wiadomo, o co chodzi. Musi być coś jeszcze. Tutaj tak. Od razu wiedziałem. Iberion powiedział, że wynagrodził. Czyżby? Myślałem, że to się skończy. To jest coś... Ja wam powiem tak. Z pełzaczami to zrobimy trochę inaczej. Nie przeprowadzaliście... Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. To jest tak. Oni szukają coś jakiegoś magicznego. No wydzielina. Wydzielina, która pozwala im na skontaktowanie się ze śniącym. Tej wydzieliny jest za mało i oni szukają tak jakby czegoś. Z tych pełzaczów coś, co ma więcej tej wydzieliny i jest bardziej aktywna od tej. Musisz uważać na to, co. No i z tym HP to mogę sobie wszystko zrobić. Zaraz zginę i tak, dobra. No i musimy zrobić tak. Może. Nie powinien. Musimy zrobić tak, żeby tą wydzielinę jakby. Może nie będę wam zdradzał zadania całego, ale muszę iść do kopalni starej i po prostu odszukać gniazdo pełzaczy i wtedy wam pokażę, co naprawdę się kryje za tym, ci, którzy nie wiedzą, co za czym się kryje po prostu tajemnica, nie, tych całych wydzielin od tego. Pełzacze są ciężkie, dlatego muszę właśnie do Laresa i znowu siłę powiększyć. Muszę tak być. Aby zostać strażnikiem, trzeba mieć chyba już być po tych pełzaczach, nie? Chyba tak, czekajcie, ja zobaczę zaraz. Pójdę po tym do Laresa, zobaczyć, czy siłę da. No, chyba mogę. Ja siłę sobie powiększę. Potem. Pancerz strażnika kupię. No to jak już pochodzę po tej misji będzie. Co mam zrobić? Najpierw. Dobra, to wiadomo co. Na razie nie będę miał. Pokażę. Siła i zręczność. To cechy. A, to u niego już mogę od razu. No, to fajnie.
To od razu 10 do siły, bo ja tam strzelcem nie będę zajebistym. No chyba, że pod koniec gry to muszę sobie jakąś kuszę jebnąć, bo naprawdę, bo bez kuszy też nie dam rady. W ogóle mam jakiś łuk czy kuszę, kuźwa, czekajcie. Nie, mam strzały, ale... No i co ja mam za znowu? Wydzielina bezoczna. Guru Korkan poprosiłbym o... dobra. Teraz ile mam tego? No, czekajcie, bryłek rudy to może... Jak mam 90, może idzie kupić gdzieś broń. Jakąś lepszą niż ta jakaś popierdolona pałka z kolcami. Może lepsza będzie. Lepiej się do tego nie. Kto tu handluje rzeczami? Pogadajmy lepiej o czymś. Kowal, ale ja wolę w starym obozie sobie zakupywać rzeczy. Tam już dużo lepiej, nie? Bo tam masz jakieś. Lepsze rzeczy. Albo w nowym obozie też jest dużo handlowców. Ale żeby znowu ten, żeby, że znajdziemy tego, starą kopalnię wejdziemy, to już będzie po dwóch, trzech odcinkach, może, bo tak szybko, tak nie śpieszy mi się do tej kopalni, będąc kurwa nowicjuszem, nie? Już trzeba troszeczkę tej siły mieć, żeby zabić te pełzacza, jednego. Szczerze mówiąc, jak grałem w modyfikację utrudnienia, to ja wbiłem tam jako nowicjusz, mając kurwa, nie wiem, to było może 15 siły, nie jak 27 teraz, tylko 15 miałem. Dałem radę zrobić to zadanie, ale ledwo co, myślałem, że mnie skręci przy tym zadaniu. No, także, no, muszę po prostu ulepszyć sobie pultaj. Tutaj to jest easy, co tu się dzieje, nie? Tu jest na spokojnie, nie? Nie ma żadnego jebania się czy coś. Tu jest po prostu ten, nie? Tutaj możesz mieć już, kurwa, 30 siły na dobry początek. Wilka tutaj idzie zabić prosto, nie? A tam w tym modyfikacji to ja musiałem zostać strażnikiem świątynnym, żeby zabić pierwszego wilka, powiem wam szczerze. A na tym padzie to tak się bije, że to szlak człowieka czasem trafia. I właśnie, najlepiej jest jak jeszcze się ma zwierzynę, nie? Znaczy można oprawiać i takie tam pierdoły, bo to z tego się kasy grubo dostaje. Znaczy kasy tu jest w bryłkach rudy. Dostaje się kasę. Staje się za to jakieś, nie wiem. Można sobie kupić lepsze wyposażenie, a nie jakaś pałka, w którą... Ale najgorzej będzie nam walczyć już tak pod koniec gry. Nie, że szkielet czy coś, co nie, bo to idzie też łatwo zabić go, tego szkieleta, ale najgorzej mi się wydaje, że będzie walka z tymi, z ognistymi jaszczurami. Przecież tam jak się nie ma dobrego pancerzu, to pierdolniesz po szczale, nie? I koniec, no. To są strasznie ciężkie, bo one obrażenia ognia dają. Jakbym miał pierścień, to może coś bym poradził, tak jako słabszy troszeczkę, ale... Ale naprawdę, to jest ciężko z nimi, z tymi ognistymi jaszczurami, bardzo ciężko, bo tam... Nie chcę wam zdradzać całej fabuły, ale jakiś ork poprosi mnie o rzeczy, nie? No to będę musiał mu przynieść. Pewnie masz rację. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O, ma takie fajne, ale nie wiem, czy on ma takie zajebiste. Czekaj, tu 30. Obrażenia wymagana siła, 13. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Lepiej się do tego nie mieszać. 33, a ta ile ma? Lepiej się do tego nie mieszać. To się chyba nigdy nie skończy. Nie chciałbym być. Gdybym to sprzedał? Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To sprzedał. Ziąb. 102, to jeszcze nic, nie? To jeszcze muszę coś. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, zgadza się. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. No, mam jakiś miecz, dwa miecze. Ale. Tu ma 33, tu 29, nie? Można jeszcze mu to sprzedać. Chuju, chodź tu, co ty robisz? Pokaż mi swoje towary. Można mu tu sprzedać tą pałę.
I tak mi ona na razie potrzebna nie będzie. 43. Posprzedawać to wszystko, to od tego. Co to jest? Wytrychy mi zostaw. To jeszcze się przyda. Lepiej się do tego nie. O, to sam mogę sprzedać, bo to mi nie jest potrzebne, tylko on musi mieć dość dużo kasy. O, ma 400? Ma 400, pewnie. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. To się mi w chuj przyda, to na nowy pancerz. Nie, teraz mam lepszy, dobry pancerz, to albo na broń wydam. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. O, dobra. Nigdy się nie nauczą. No git też, nie? Mam te 400 coś, tylko teraz patrzeć się, co kupić dobrze, a co ten? Mam tu... Nie wiem, on ma te ziela, nie? Ale nie ma kasy w ogóle. On nie ma zajebistych broni, także... Po prostu chciałem jakąś jedną z lepszych tych broni na początek brać. Lepiej się w nic nie pakować. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. O, już 20 minut, 21 minut. No to co teraz? Przepróbować sobie postać na jakichś stworkach, nie? Na tym skończymy. Czekajcie. Korkan kazał mi dostarczyć... Aha, to chyba wiedziałem dlaczego. Chyba sprzedałem te bagienne ziele całe. Z do Gomeza to sobie sprzedałem na miecz, kurwa. To było dobre posunięcie. Przynajmniej mam z tego kasę, ale mam wyjebane na stary obóz. A tylko trzeba teraz tak. Torus poprosił mnie, aby... Tak, pójdziemy do Torusa, tego zjeba, chuja. No. Jeszcze mnie usuną z internetu, za te przekleństwa wszystkie. Bierz te wszystkie talerze, nie talerze, piwo też się przyda. Ziąbka? Już nie mam ziąbki? No! Chryste panie, co się stało? Wbijamy do lasu, co się będziemy pieprzyć. Nie, wbić do lasu, przepróbować nowy miecz bojowy, pyk pyk, kogoś tutaj dupniemy, no i zobaczymy jak działa, nie? Tego to na szczała mam. No to raczej żadna zabawa, nie? Tutaj idziesz, jeb, jeb, koniec, no dziękuję, no wyjebałem, no i dziękuję, nie? Oho, tu nie wiedziałem, że tu nawet są te, jak to się nazywa? Ogniociarn. To jest coś chyba w stylu ostrężyny, ale nie wiem. Jak... Patrz co te chuje robią. Nie, dobra, zapiszę tu grę. A poczekajcie, nie mogę zapisywać tu gry. Zapiszę tu gry. Będę mądrzejszy. Kuźwa mać. Co za debil, odwrócił się dupskiem do mnie. Co za idiota, ja to... A mam te 10? Nie mam 10. No co robisz? Co robisz? Co? Co chcesz? Udowodnić ci, że jestem dużo silniejszy? Nara, śmieciu, kurwa. Co ja się będę z wami walił? No to co? No to kończymy ten odcinek. No, w następnym odcinku wejdę do tego lasu, zrobię... A tego co? Kurwa, pogięło? Zrobię po prostu mały rozpierdol w tym, no i dobra, no. No to cześć, trzymajcie się, nie? Na razie. Pa!